To już kolejne pieniądze, które z województwa płyną w stronę Raciborza, a konkretnie do szkół podległych marszałkowi. Dzisiaj na briefingu prasowym wicemarszałek Michał Woś poinformował, jakie to kwoty i na co zostaną przeznaczone. To kolejna dobra wiadomość dla Raciborza. Dzisiaj wicemarszałek Michał Woś zdradził dziennikarzom, że Zarząd Województwa Śląskiego wraz z sejmikiem podjęli decyzję o przyznaniu dodatkowego 1 200 000 zł dla raciborskich szkół, co po ustalonym wcześniej budżecie jest wydarzeniem nadzwyczajnym. Pierwszą z nich jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla niesłyszących i słabosłyszących, który jeszcze w tym roku za 400 000 zł z tej puli zyska nowe boisko. Drugą jest szkoła mistrzostwa sportowego, do której trafi 750 000. To są nie tylko takie potrzebne inwestycje, 210 000 na remont dachu. Notabene nieszczęśliwe dachy są w Szkole Mistrzostwa Sportowego, ale remont dachu tym razem nakrytej pływalni. I tu chcę powiedzieć, że przyjęliśmy taką politykę i zasadę, żeby na bieżąco finansować, nawet gdy już są najdrobniejsze zgłaszane problemy tam, gdzie jest potrzebne jakieś remonty, żeby od razu znajdować środki też na te inwestycje, żeby nie doprowadzić do sytuacji jak właśnie z tą nieszczęśliwą halą lekkoatletyczną. Więc 210 000 na remont dachu pływalni, ale też, co bardzo istotne, 280 000, prawie 300 000 na remont elewacji, która też jest potrzebna, o którą od lat dyrekcja szkoły, o którą prosiła, zabiegała. Okazało się, że to nie jest takie skomplikowane, więc prawie 300 000 na remont elewacji. Kolejne 100 000 na dodatkowy sprzęt. Tego też, to jest nowość, zawsze to były drobne kwoty, ewentualnie 15 000 na nowy sprzęt, tym razem to będzie prawie 100 000, 98 000. Kolejne środki finansowe, czyli 140 000 zł, trafią też bezpośrednio do trenujących w SMS-ie uczniów na szkolenia i zgrupowania. To jest już pełna nowość, bo dotychczas tej nadwyżki, jeżeli cokolwiek było, to kilkanaście, raz się zdarzyło kilkadziesiąt tysięcy, natomiast nigdy w takiej wysokości. A w tym przypadku było tak, że dokładnie taka kwota, o jaką zawnioskowała szkoła, taka kwota została przyznana. I to jest problem, o którym rozmawiałem też z rodzicami, z trenerami, z nauczycielami w SMS-ie, że mówią, że tak, że województwo szkoli mistrzów, tak, że my jeździmy na zgrupowania, że związki sportowe swoją kwotę dokładają, ale niestety potem przychodzi co do czego, jest wyjazd na zgrupowanie i uczniowie, rodzice uczniów tak naprawdę muszą wyłożyć 500 zł, czasem się zdarzało 1000 zł po to, żeby no właśnie, żeby ten przyszły mistrz mógł być odpowiednio wyszkolony, żeby mógł wziąć udział w zgrupowaniu. My z tym chcemy skończyć, stąd pełne możliwe dofinansowanie właśnie dla tych uczniów. Wsparcie finansowe raciborskich placówek oświatowych to jednak nie jedyne, jakie gwarantuje Zarząd Śląska, który poza edukacją kładzie również nacisk na naukę, a konkretnie na rozwój docenianej coraz bardziej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Szanowni Państwo, odbyło się spotkanie z inicjatywy przewodniczącego sejmiku, pana Jana Kawuloka, w Katowicach z udziałem pani rektor, z moim udziałem, z udziałem też prezydenta miasta. I bardzo się cieszę, że weszliśmy na ścieżkę lepszego, szybszego rozwoju też Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, bo to było pierwsze spotkanie robocze. Teraz trwają uszczegóławiania, skonkretyzowanie konkretnych tematów, ale wiele na to wskazuje, że Raciborska Uczelnia będzie już wkrótce mogła się postrzecić filią. Pan przewodniczący sejmiku, pan Jan Kawulok, jest jednocześnie dyrektorem pogotowia w Cieszynie, bardzo blisko współpracującym z tamtejszym szpitalem, i okazało się, że są szalenie zainteresowani rozwojem naszej uczelni, ale też na ich terenie. Jak zaznacza Michał Woś, wola decydentów jest, determinacja i środki finansowe także. Wszystko więc wskazuje na to, że wkrótce plany odnośnie PWSZ zostaną zrealizowane. Przymierzamy się do tego, we współpracy oczywiście z panią rektor, teraz piłka 100% po stronie pani rektor uczelni, w 100% po stronie też zaangażowania pana przewodniczącego, ale wiemy też, i to z kolei moja trochę działka, że jest przychylność po stronie Ministerstwa i Zdrowia i Nauki, żeby ten kierunek rozwijać, a mianowicie chodzi o pielęgniarstwo. I Cieszyn, Śląsk Cieszyński jest zainteresowany tym, żeby u siebie prowadzić też szkolenie przyszłych pielęgniarek na kierunku pielęgniarstwo. To jest po prostu szansa dla Raciborza, szansa dla rozwój. No, każdy z nas, nie wiem, odwiedzając Cieszyn, zwiedzając też Cieszyn, będzie mógł być dumny, że
wisi tam tabliczka Państwowa Wyższa Szkoła w Raciborzu z filią w Cieszynie, więc naprawdę są to dobre informacje. Cieszę się, że władze województwa tak mocno dostrzegają Racibórz, znaczenie Raciborza. Można powiedzieć, że kończymy z tym, już nie jesteśmy na peryferiach, tylko rzeczywiście stajemy się coraz bardziej prawdziwym sercem Śląska, jesteśmy dostrzegani w Katowicach. Jak dodał wicemarszałek, przyznane fundusze i prowadzone działania to po latach zaniedbań poprzedniej władzy owoc rządów Zjednoczonej Prawicy w województwie, gdzie decydujący głos mają właśnie raciborzanie. Ich problemy są teraz słyszane, rozważane i rozwiązywane.